Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Mija 41 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Do dziś odpowiedzialni za zbrodnie, których wtedy dokonano, nie zostali jednak osądzeni. Walkę o dziejową sprawiedliwość cały czas prowadzi IPN. W 1981 roku Wojciech Jaruzelski w swoich rękach skumulował całą władzę w komunistycznym państwie. Skumulował po to, by odebrać Polakom nadzieję na wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Po to 13 grudnia wprowadził stan wojenny. Tym, co spędzało sen z powiek i jemu, i jego zwierzchników na Kremlu, no bo jego władza była władzą lokalną, było istnienie masowego, wielkiego ruchu społecznego, Solidarności, niezależnego, samorządnego, a tego się nie dało wkomponować w mechanizmy totalitarnego, komunistycznego państwa. Podkreśla historyk profesor Krzysztof Kawalec. Stan wojenny to nie tylko dziesiątki tysięcy aresztowanych, internowanych, bitych, poniżanych, ale to także ponad 100 ofiar śmiertelnych. Władza nie miała skrupułów, żeby strzelać do stawiających opór. Symbolem zbrodni stanu wojennego jest m.in. masakra w kopalni Wujek. Zginęło wówczas 9 górników. Ci, którzy stali za zbrodniami stanu wojennego, wciąż nie zostali właściwie osądzeni. Sądy w czasie stanu wojennego nie tylko, że wysługiwały się aparatowi przymusu, ale po prostu nawet orzekały wbrew prawu, które wówczas dawało jakieś tam wolności obywatelskie ludziom. Byli to po prostu aparatczycy partyjni, którzy w togach przyczyniali się do tego, że ludzie tracili wolność, tracili niemożliwość normalnego funkcjonowania, często zdrowie. Mówił profesor Mieczysław Ryba. Proces rozliczania stanu wojennego prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Sędziowie z tamtych czasów wciąż orzekają w wolnej i niepodległej Polsce, a prokuratorzy, a więc antybohaterowie wydarzeń z lat 80. wciąż oskarżają. Na to Instytut Pamięci Narodowej się nie zgadza. Mówił prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. Prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu złożyli do Sądu Najwyższego 38 wniosków o możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za zbrodnie stanu wojennego. Jest takie przekonanie o bezkarności sędziów, że sędzia może wszystko, może popełnić przestępstwo, może nie wykonywać swoich obowiązków pracy i nic mu za to nie grozi. Więc chociażby od czegoś trzeba zacząć. Tę sprawiedliwość w stosunku do władzy sądowniczej czy do sędziów. I mi się wydaje, że te kwestie stanu wojennego są bardzo dobrym początkiem w ogóle jakiegoś wprowadzania ładu w ten wymiar. Ładu, który przez lata nie udało się wprowadzić, a którego wymaga dziejowa sprawiedliwość. Pamięć ofiar stanu wojennego i wszystkich skrzywdzonych przez komunistycznych oprawców uczczono dziś w wielu miejscach w Polsce. Pamięć o stanie wojennym jest bardzo ważna nie tylko dla naszej historii, ale także dla naszej współczesności. Mówił w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapalił znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu. Jaruzelski i jego ekipa komunistyczna próbowali wmówić Polsce, że stan wojenny był swego rodzaju historyczną koniecznością. Dzisiaj wiemy doskonale z dokumentów, że wojska sowieckie uwięzione wówczas w walkach w Afganistanie nie tylko nie były w stanie, ale przede wszystkim nie chciały interweniować. Komuniści z Moskwy nie chcieli interweniować w Polsce. Pamięć ofiar stanu wojennego i wszystkich skrzywdzonych przez komunistycznych oprawców uczczono dziś w symbolicznym miejscu. To tu, w Muzeum przy Rakowieckiej, w dawnym stalinowskim więzieniu katowano żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych. To więzienie jest niemym świadkiem grudnia 81, napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda. Łączę się z państwem, składając hołd pamięci ofiar reżimu komunistycznego, który wydał wojnę naszemu narodowi, chcąc stłumić pokojową rewolucję Solidarności i dążenie Polaków do wolności. Pochylam głowę ze czcią dla wspaniałego pokolenia sierpnia 80, któremu my, współcześni, w większości należący do młodszych generacji,
zawdzięczamy obecną wolną Polskę. Podczas uroczystości prezes IPN-u dr Karol Nawrocki zapowiedział pociągnięcie do odpowiedzialności komunistycznych zbrodniarzy. Instytut Pamięci Narodowej pociąga do odpowiedzialności nie tylko morderców, nie tylko funkcjonariuszy komunistycznego państwa, ale także sędziów i prokuratorów, którzy dopuszczali się zbrodni sądowych w czasie stanu wojennego. Prezes IPN-u w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył Krzyże Wolności i Solidarności. To odznaczenie dla działaczy opozycyjnych, którzy działali przeciw reżimowi komunistycznemu. Dążyli do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Musimy pamiętać o tej historii, bo ci wszyscy, którzy realizowali zadania reżimu jaruzelskiego, dzisiaj udają demokratów. A my wiemy doskonale o tym, kto stał po jakiej stronie. Mówił przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Na znak pamięci w wielu miejscach zapalono światło wolności. W akcję włączył się również prezydent Andrzej Duda. Płomień symbolizuje zwycięską walkę ze zniewoleniem i odzyskaniem pełnej suwerenności. Jest też pamięcią o ofiarach tamtych lat. Sejm obraduje teraz nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobro. Wcześniej sprawą zajmowała się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Proszę bardzo, pan minister Marcin Marcho. Panie przewodniczący, łamie pan regulamin. Nie, jest. Ale pani przewodnicząca, no pani wybaczy. Zacznę przywoływać was do porządku i zgodnie z regulaminem po kolei wykluczać z obrad. Poniedziałkowy wieczór, tak wyglądało prawie 6-godzinne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sprawie wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobro, zgłoszonego przez posłów Koalicji Obywatelskiej Lewicy. 71% Polaków wyraża wobec pana nieufność, nie ufają panu Polacy. My pana jako polskie społeczeństwo nie chcemy na tym stanowisku. Czy pan może to wreszcie przyjąć do wiadomości? Minister Sprawiedliwości, którego obecnie mamy, jest bowiem owładnięty nienawiścią do Unii Europejskiej, nienawiścią do demokracji, nienawiścią do praworządności. Posłowie opozycji przekonywali, że to minister Ziobro jest odpowiedzialny za blokowanie przez Brukselę środków należnych Polsce, a także za stan polskiego sądownictwa. Szef resortu sprawiedliwości przypomniał, że to przedstawiciele opozycji popierają w Parlamencie Europejskim rezolucję przeciwko Polsce. To nie kto inny jak właśnie wy, nieustannie, regularnie, wycieracie dywany w Brukseli i Berlinie i domagacie się, by wobec Polski były stosowane sankcje. Politycy Solidarnej Polski na komisji bronili swojego ministra i wyliczali jego sukcesy. Wy w jakimś jesteście totalnym amoku uwielbiania Unii Europejskiej i tej lichwy niemieckiej. Was warunki nie interesują. Tam mówią kamienie milowe, was to nie interesują. Lichwiarzy też nie interesowało, że jakieś gwiazdki były, bo kto czyta gwiazdki? Ostatecznie komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Mimo to opozycja mówi jednym głosem, Zbigniew Ziobro musi odejść. Ziobro szkodzi Polsce i działa na szkodę interesu narodowego. Ma rację też premier Mateusz Morawiecki, który mówi, że wymiar sprawiedliwości jest w pół zapaści. I że tak źle nie było. Mowa tu o ostatnim wywiadzie premiera Morawieckiego, w którym negatywnie oceniał pracę ministra Ziobro i stan polskiego sądownictwa. Myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. Dziś jest gorzej niż było. Nie od dziś wiadomo, że premierowi i ministrowi sprawiedliwości nie jest po drodze. Mimo to cała Zjednoczona Prawica staje w obronie Zbigniewa Ziobro. Oczywiście będę głosował za odrzuceniem wniosku opozycji. Zjednoczona Prawica jest jednością i na pewno z sukcesem również wyjdziemy z tego głosowania. Jest jednym z liderów Zjednoczonej Prawicy, szefem koalicyjnego ugrupowania, bez którego nie ma większości w Sejmie, a poza tym jest bardzo dobrym ministrem sprawiedliwości. Trudno sobie zatem wyobrazić kontynuację projektu Zjednoczonej Prawicy bez jego udziału. Minister Ziobro jest politykiem konsekwentnym, dążącym do uporządkowania systemu prawa w Polsce oraz do odideologizowania systemu prawniczego w Polsce.
wskazuje politolog profesor Zdzisław Winnicki. Sejmowa większość rządzących jest niewzruszona. 228 posłów Zjednoczonej Prawicy plus dwóch posłów niezrzeszonych i Koło Polskie Sprawy współpracujące z władzą gwarantują jej wygrane głosowania. Opozycja po cichu liczy, że w obozie rządzącym znajdą się posłowie, którzy zagłosują za odwołaniem ministra sprawiedliwości. To jednak mało realny scenariusz. Jeżeli ktoś z większości rządzącej głosowałby za wnioskiem opozycji w sprawie wotum nieufności wobec ministra, no to w sposób jednoznaczny się określa, że chyba przestało być mu podrobne. Ale to jest właśnie ta różnica, bo... Głosowania z PiS-em zawiesił Paweł Kukiz. Dopóki PiS nie wypełni danego słowa, nie mamy o czym rozmawiać, podkreśla poseł Jarosław Sachajko. Jeżeli sędziowie pokoju będą uchwaleni, wracamy do porozumienia programowego z Prawem i Sprawiedliwością. Sędziowie pokoju, sztandarowy program Kukiz 15 jest w Sejmie jako propozycja prezydencka. Propozycję blokowała Solidarna Polska, jednak według nieoficjalnych informacji środowisko Zbigniewa Ziobro zmieniło kurs i gotowe jest poprzeć zmiany. Nowa instytucja miałaby zostać wprowadzona na początku w jednym regionie, w województwie opolskim, skąd kandyduje Paweł Kukiz. Fundacja Batorego, założona przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa, pośredniczy w rozdziale środków tzw. funduszy norweskich. Mają one niwelować różnice ekonomiczne i społeczne państw Unii Europejskiej. W rzeczywistości jednak często finansują cele liberalno-lewicowych organizacji. Od 2004 roku do Polski płyną środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego. Fundusze są formą bezzwrotnej pomocy dla krajów przystępujących do Unii Europejskiej, przyznawaną przez państwa spoza wspólnoty, Islandię, Norwegię i Liechtenstein. W zamian za pieniądze państwa darczyńcy uzyskują dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Środki, które mają wyrównywać różnice ekonomiczne krajów Unii Europejskiej, w Polsce często trafiają do lewicowych organizacji. Niestety dysponentem tej części, która jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych, jest Fundacja Batorego, którą w Polsce założył George Soros. Mówi prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Dariusz Matecki. Fundacja Sorosa decyduje o rozdziale środków z funduszy za pomocą programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W kapitule konkursowej zasiadają osoby prezentujące skrajnie lewicowe poglądy. To m.in. była dyrektor Amnesty International, organizacji promującej tzw. legalizację. Aborcję. W tym roku komisja rozdzieliła pomiędzy 28 organizacji niemal 3 miliony euro. Po 100 tysięcy euro trafiło m.in. do organizacji atakujących rząd, a także Kościół katolicki w Polsce. To m.in. Justicja, czyli ta organizacja, która zrzesza sędziów, którzy tak naprawdę zajmują się polityką. Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, czyli te organizacje, które są odpowiedzialne za to, że od 7 lat na ulicach non-stop trwa wojna przeciwko rządowi. Niemal 100 tysięcy euro przyznano Fundacji Watchdog Polska, która w 2017 roku wytoczyła proces sądowy Fundacji Lux Veritatis. Chodziło o rzekome nieudostępnienie informacji publicznej. W toku procesu uniewinniono dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka oraz ojca Jana Króla. Ostatecznie sprawę umorzono. Tym zyskiwał sobie być może poklask właśnie tych skrajnych środowisk. Pieniądze trafiają do organizacji promujących środowiska homoseksualne. W tym roku ponad 130 tysięcy euro otrzymało Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 100 tysięcy euro otrzymało Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Jak wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk, system podziału środków jest wypadkową światopoglądu państw darczyńców. Norwegia w dalszym ciągu jest to kraj, podobnie jak cała Skandynawia, który przypominam, że w pewnym okresie swojego istnienia uległ takiej protestantyzacji, powiedzmy, światopoglądu. A protestantyzacja zawsze w pewnym momencie prowadzi w prostej drodze do ateizmu. Jak zaznacza prawnik Piotr Gaglik, polskie organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia funduszy norweskich. Polski rząd nie ma jednak wpływu na podział tych środków. To nie państwo polskie wyznacza osoby, które w tych konkursach są osobami kwalifikującymi. I w tym jest cały problem. Musimy być też świadomi, że sporo tych
pieniążków jest skierowane na bardzo pozytywne cele. Wsparcie finansowe otrzymują także organizacje nieukierunkowane ideologicznie. 100 tysięcy euro przyznano m.in. Fundacji Ocalenie, wspierającej uchodźców i repatriantów przybywających do Polski. To także Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który promuje m.in. zdrowy styl życia. Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym jest niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km na godzinę skutkuje utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Dokument zatrzymuje starosta na podstawie informacji przekazanej przez policję. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opieranie się wyłącznie na nieweryfikowalnej informacji policji jest niezgodne z konstytucją, bo kierowca powinien mieć prawo złożenia wyjaśnień przed starostą. Starosta nie dokonuje samodzielnie ustaleń faktycznych co do rzeczywistego przebiegu zdarzenia. Jest związany treścią informacji organu kontroli ruchu drogowego. Treść informacji sporządzonej przez funkcjonariusza policji lub innej uprawnionej służby korzysta ze swoistego domniemania prawdziwości, które nie może być przez stronę podważane w toku postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy. Mówił w uzasadnieniu sędzia Trybunału Piotr Pszczółkowski. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchuł wskazuje, że to wyrok interpretacyjny i nie nakazuje zmiany prawa. Wyrok jest interpretacyjny i nakłada na starostów obowiązek wysłuchania kierowcy. Zajęcie stanowiska przez kierowcę to jest jego prawo. Powinien się odnieść do tego, co policja napisała, czy się z tym zgadza, czy nie. Starosta to weźmie pod uwagę albo nie weźmie. Wiceminister dodał, że obecne przepisy nadal obowiązują i pozostaną, choć resort sprawiedliwości rozpatrzy ich doprecyzowanie. Do Polski dotarło betlejemskie światło pokoju. Harcerze wręczyli je prezydentowi, premierowi oraz marszałek Sejmu. W tym roku ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą betlejemskie światło pokoju brzmi wyjątkowo, mówił prezydent Andrzej Duda, odbierając od harcerzy lampion z płomieniem. Ta nadzieja, która się z nim wiąże, na to, że nowonarodzona Boża Dziecina przyniesie nie tylko spokój w nasze serca, przyniesie nie tylko nową nadzieję, przyniesie nie tylko wiarę w to, że świat stanie się lepszy, ale że rzeczywiście to kolejne Boże Narodzenie i ten przyszły rok, który za chwilę przed nami, będzie rokiem lepszym i będzie rokiem, który naszym sąsiadom z Ukrainy przyniesie pokój. Światło odebrali także marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki. Polscy harcerze przekazali je także ukraińskim druhom. Dziękuję harcerzom za to, że podtrzymują to betlejemskie światełko pokoju, za to, że z tą nadzieją chodzą od jednego miejsca do drugiego. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Betlejemskie światło pokoju to ogień, który pochodzi z groty narodzenia Chrystusa w Betlejem. W Polsce tradycja przekazywania światła pokoju trwa nieprzerwanie od 1991 roku. To już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.